Pan moim światłem i zbawieniem moim. Kogo więc mam się lękać? Pan jest obrońcą mego życia. Przed kim więc mam odczuwać trwogę? O jedno proszę Pana i tylko tego pragnę, abym przebywał w domu Pana przez wszystkie dni mego życia. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Wyczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i wyczekuj Pana. Boże, Stwórco nieba i ziemi, w Tobie pod Twoim okiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Każde nasze słowo i każdy nasz czyn są modlitwą, która jest zanoszona przed Twoje oblicze. Tak więc prawda o nas samych nie jest Ci obca. Ogarnia nas czasami przerażenie, bo nasze życie nie jest święte. Dlatego też próbujemy się ukryć, wskazywać na winy innych, aby samemu się usprawiedliwić i upiększyć siebie poprzez uczynki, które są nierzadko tylko pozorem dobra. Na próżno jednak w sobie szukamy usprawiedliwienia i uspokojenia. W głębi nas samych, w sumieniu, brzmi Twój głos, Panie, który cicho, ale konsekwentnie drąży w nas puste miejsce. Na końcu z tej wydrążonej głębi może popłynąć już tylko to jedno prawdziwe zawołanie: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. W dzień święceń Episkopatu, w przeddzień Niedzieli Bożego Miłosierdzia, wołam całym sobą: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Ja niegodny Twojej łaski, Panie, obdarzony Twoim miłosierdziem. Boże Trójjedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i dziękuję Ci. Dziękuję też tym, których stawiasz na mojej drodze życia i którzy są tutaj obecni. Dziękuję moim rodzicom za życie, wiarę, miłość, które mi przekazali. Dziękuję Ojcu Świętemu Franciszkowi za wybór i wyniesienie do godności biskupiej. Dziękuję księdzu arcybiskupowi metropolicie łódzkiemu Markowi Jędraszewskiemu, mojemu dzisiejszemu konsekratorowi, za zaufanie i ojcowskie wsparcie. Dziękuję księdzu arcybiskupowi Celestino Migliore, nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce oraz księdzu arcybiskupowi, seniorowi Władysławowi Ziłkowi, moim współkonsekratorom. Dziękuję wszystkim księżom arcybiskupom i biskupom, zarówno naszej archidiecezji łódzkiej, jak i wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość. A zwłaszcza dziękuję księdzu arcybiskupowi Konradowi Krajewskiemu, jałmużnikowi papieskiemu. Oraz Jego Ekscelencji księdzu prałatowi Krzysztofowi Nyklowi, regensowi penitencjarii apostolskiej. Dziękuję przedstawicielom kościołów chrześcijańskich, a w szczególności księdzu arcybiskupowi Szymonowi, ordynariuszowi łódzkiemu i poznańskiemu z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, reprezentowanemu dziś przez księdza proboszcza Eugeniusza Fiedorczuka i księdza Jakuba Dmitruka. Biskupowi Janowi Cieślarowi z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
biskupowi Markowi Izdebskiemu z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Dziękuję przedstawicielom Parlamentu Polskiego i Europejskiego, przedstawicielom władz państwowych i samorządowych, województwa łódzkiego, miasta Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego. Dziękuję. Dziękuję rektorom łódzkich uczelni publicznych, a także Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję moim braciom w kapłaństwie, archidiecezji łódzkiej, wszelkich godności i tytułów, szczególnie moim kolegom, z którymi przyjąłem tutaj, w tej bazylice archikatedralnej w 1994 roku, wzrok księdza arcybiskupa nuncjusza Janusza Bolonka, święcenia prezbiteratu. Wszystkim kapłanom, którym zawdzięczam wsparcie i pomoc, dziękuję moim przyjaciołom i kolegom, kapłanom diecezjalnym i zakonnym, przybyłym z Polski, a także z Włoch, z Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dziękuję wszystkim osobom konsekrowanym, siostrom zakonnym oraz członkom rozmaitych wspólnot. Dziękuję. Dziękuję wiernym świeckim, szczególnie mojej tak licznie przybyłej rodzinie, wiernym z parafii rodzinnej Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz innych parafii mojego rodzinnego miasta, wiernych z parafii świętego Andrzeja Apostoła z Restarzewa, z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, świętej Doroty i świętego Jana Chrzciciela w Łodzi, z wielu innych parafii naszej archidiecezji oraz diecezji Vicenza we Włoszech, członkom kręgów Kościoła Domowego, duszpasterstwu młodzieży naszej archidiecezji, członkom duszpasterstwa pracowników nauki, rycerzom Jana Pawła II, wszystkim, których spotkałem i spotykam na mojej drodze, a którym jestem winien nie tylko wdzięczność, ale także moje przepraszam. Dziękuję wam. Dziękuję wspólnocie bliskiej memu sercu Wyższego Seminarium Duchownego, przełożonym, alumnom wraz z ich rodzinami, siostrom zakonnym, pracownikom świeckim, przedstawicielom firm współpracujących z seminarium, członkom i sympatykom Towarzystwa Przyjaciół naszego seminarium. Wszystkim wam dziękuję bardzo. Dziękuję biorącym czynny udział w przygotowaniach do tej uroczystości oraz dzisiaj intensywnie zaangażowanych w jej przebieg, księdzu proboszczowi parafii katedralnej, ofiarodawcom kwiatów, wszystkim, którzy przygotowali śpiewy, tę świątynię oraz budynek, otoczenie seminarium duchownego. Dziękuję bardzo. Na koniec chciałbym też wyrazić moje serca płynące podziękowanie wszystkim mediom, a szczególnie mediom katolickim, zarówno diecezjalnym, jak i ogólnopolskim. Dziękuję szczególnie telewizji Trwam oraz Radiu Maryja, dzięki którym wiele osób nie mogących przybyć na tę uroczystość osobiście może w niej brać udział poprzez środki przekazu nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Dziękuję wam. Dziękuję i za wszystkich was, wymienionych tutaj i niewymienionych. Jeśli kogoś nie wymieniłem, przepraszam. Obiecuję moją serdeczną modlitwę. Bóg zapłaci.